bardzo dużo zawodników. Jest to ilość około 40 zawodników. Przyjechali z całej Polski, przyjechali z Niemiec i z Czech. Polski, finałowa. Nawet zawodnicy, którzy w poprzednich eliminacjach nie brali udziału, przyjechali tutaj do Rybnika na finał. O finał Mistrzostw Polski staraliśmy się od marca tego roku. Można powiedzieć, pierwsze rozmowy były w 2016 roku, w grudniu. Organizacyjnie wszystko było, jest dopięte. No, przygotowania to jest kilka dobrych miesięcy. Udział w eliminacjach, podpatrzyliśmy poprzedników, którzy robili eliminacje i myślę, że wszystko przebiega zgodnie z regulaminem i wszyscy są zadowoleni. Sekcji Moto H2O jako gospodarze mamy 5 zawodników, którzy startują tutaj w klasie Stock i w klasie Spartan.